Jak słyszeliśmy w kolekcie, Bóg wsławił obraz jasnogórski niezwykłą czcią wiernych. I rzeczywiście, wszyscy jesteśmy tego świadkami, bo to ze względu na ten obraz jasnogórski. Pielgrzymowaliśmy 4 dni, niektórzy pokonując dystans 30 kilometrów, niektórzy kilometra dziennie, ale poświęciliśmy swój czas, poświęciliśmy swoje siły, żeby stanąć wobec tego oblicza, które jest od ponad 600 lat w naszej ojczyźnie otaczane tak wielką czcią. I doskonale wiemy, jakie znaczenie dla nas, dla Kościoła żyjącego pod tą szerokością geograficzną ma ten cudowny obraz jasnogórski. Któż z nas nie wzrusza się na dźwięk pieśni, że jest zakątek na tej ziemi, gdzie każdy chce powracać. Jak to się stało, że Bóg wsławił ten obraz tak wielką czcią? Myślę, że każdy z nas da troszkę inną odpowiedź, ale chyba wszyscy gdzieś widzimy w tym obliczu Maryi przede wszystkim oblicze osoby współczującej, osoby, która rozumie cierpienie, rozumie ból. A tak naprawdę to jest największy skarb pośród tego świata, bo my rzadko kiedy się bólem dzielimy, rzadko kiedy o bólu, o trudnościach opowiadamy. Jest to dla nas często upokarzające stanąć przed ludźmi z naszą słabością, z naszą biedą, z naszymi niedostatkami. Mamy kilku zaufanych, którzy nas przyjmą w takiej słabości, ale zasadniczo do świata wychodzimy mocni, do świata wychodzimy dzielni, do świata wychodzimy czasami z przyklejonym uśmiechem na twarz. Ale tak bardzo potrzebujemy kogoś, kto pozwoli nam wypłakać wszystko. Kogoś, kto pozwoli nam być sobą z całym bólem i trudem naszego życia. I Maryja doskonale zrozumiała dobroć Boga, bo to Bóg jest tym, który naprawdę jest współczujący. Bóg jest tym, który nigdy nie odwróci się od człowieka potrzebującego. My doskonale wiemy, że budujemy te nasze relacje ze względu na wzajemne zaspokajanie potrzeb. Dlatego my potrzebujemy człowieka, który nas umocni. My potrzebujemy człowieka, który nam pomoże. My potrzebujemy człowieka, który dla nas będzie wsparciem. I do ludzi idziemy również wiedząc, że oni nas będą potrzebowali, jeżeli będziemy silni. Oni nas będą potrzebowali, jeżeli będziemy zdrowi. Oni nas będą potrzebowali, jeżeli będziemy bogaci. A kiedy to wszystko z nas wycieka, kiedy jest w nas jakaś rana, kiedy jest w nas jakieś cierpienie, to kto nas będzie potrzebował? Kto przy nas stanie? Bóg objawił się właśnie jako ten, który niczego nie potrzebuje i dlatego może kochać. I dlatego może przyjąć każdego człowieka bez względu na to, czy coś od tego człowieka dostanie, czy nie. Bo niczego nie dostanie, czego by nie miał. I tak funkcjonujący Bóg, tak istniejący Bóg objawia się nam bardzo stopniowo. Już w Starym Testamencie zwrócił uwagę, dając prawo narodowi, który wybawił z niewoli, że ten naród ma bronić tych, którzy mogą popaść w niewolę, którzy mogą popaść w cierpienie, którzy mogą być marginalizowani. Dlatego dając wiele przepisów regulujących życie narodu wybranego, Bóg w sposób szczególny każe chronić sierotę, wdowę i przybysza, bo to są te osoby, które są biedne, bo to są te osoby, które właśnie nikogo nie mają. One są źrenicą oka Boga i one mają być w centrum uwagi narodu, który sam wybawiony z niewoli szuka takich dróg budowania swojego życia pośród tego świata, by zaopiekować się ubogimi i potrzebującymi. I w tym działaniu Kościół upatruje mądrość Boga. W tym jest mądrość Boga, nie mądrość tego świata. Bóg właśnie przez to jest mądry, że nie zabiega o wielkich i bogatych, że nie zabiega o silnych i potężnych, ale zabiega o każdego, co z naszej perspektywy wydaje się być jakimś wyjątkowym umiłowaniem tych, którzy właśnie nic nie mają. Bo niczym się Bóg nie różni, kiedy kocha bogatego. Wszyscy bogatych kochają. Niczym się Bóg nie różni, jeśli kocha ludzi dobrych, silnych,
bo wszyscy kochają ludzi dobrych i silnych. Ale Bóg zdumiewa właśnie w tym, że miłuje ludzi w nędzy, miłuje ludzi poranionych, miłuje ludzi cierpiących. I ta mądrość Boża w sposób szczególny widoczna jest w Maryi. Dlatego Kościół śmie czytać we wspomnienie Matki Boskiej Jasnogórskiej, w jej uroczystość, ten fragment z Księgi Przysłów, który w pierwotnym sensie odnosi się do przedwiecznej Bożej mądrości. Nie wiem, czy jak czytaliście te wersety z Księgi Przysłów, to nie wyobrażaliście sobie od razu Maryi, jak jeszcze zanim wszystko istnieje, jest już u boku Boga Stwórcy, już z tym welonem na głowie, w powłóczystej szacie, może z rysami nawet Pani Jasnogórskiej, jeszcze zanim cokolwiek powstanie, ona już jest. Jeżeli tak sobie wyobrażaliście, to uwaga, bo możecie popaść w herezję. Maryja nie jest boginią, która współistnieje z Bogiem. Maryja pojawiła się w czasie, jak każdy z nas jest człowiekiem, który ma swój początek i kres swojego ziemskiego życia. Ta mądrość, o której mówi Księga Przysłów, to Boże Słowo, Boży zamysł, który jest od samego początku, gdy wszystko dopiero zostaje stwarzane. I ta mądrość właśnie jest jakąś wielką czułością na to, co małe. To już widać w stworzeniu, że Bóg stwarza rzeczy mikroskopijne, że Bóg tworzy ten świat nie tylko przez wielkie góry, potężne morza i oceany, przez wielkie siły przyrody, ale stworzył kolibra, stworzył konwalię, stworzył jakieś motyle, które żyją pełnią życia i tego pięknego życia kilka zaledwie dni. On miłuje każde stworzenie, taka jest jego mądrość. I on wie też, że stworzeniu daje jakąś słabość, jakieś pęknięcie, że w tym stworzonym przez niego świecie będzie cierpienie, będzie umieranie, będzie doświadczenie straty, będzie doświadczenie bólu, ale w swojej mądrości stwarza to wszystko i towarzyszy temu wszystkiemu. I w tym wszystkim jest mądrość Boga. I w tym słowie o Bożej mądrości z Księgi Przysłów Kościół w pierwszym rzędzie rozpoznaje naszego Pana Jezusa Chrystusa. To dlatego, że Żydzi znali doskonale ten fragment. Paweł w jednym ze swoich listów może napisać o naszym Panu Jezusie Chrystusie. On jest mocą i mądrością Bożą. On jest tą mądrością, która stała się ciałem. A Maryja, dając ziemskie życie Jezusowi, nauczyła się tej Bożej mądrości bardzo dobrze. Od momentu poczęcia w swoim łonie Jezusa do momentu Jego śmierci, zmartwychwstania i aż do teraz, do swojego wniebowzięcia i przebywania w niebie, ona nieustannie wpatruje się w tę mądrość. W tę mądrość, która jest wielkim Bożym miłosierdziem, która jest tym towarzyszeniem wszystkiemu, co istnieje. Nawet jeżeli życie jest chore, słabe, biedne, jakoś zranione. I w tej ikonie jasnogórskiej widzimy to współczucie Maryi przez to, że na jej twarzy są dwie rany. Bo tak naprawdę nie można nauczyć się współczucia, jeżeli samemu się tego współczucia nie odebrało. Nie można nauczyć się kochać, jeżeli samemu nie jest się pokochanym. I nie można zrozumieć cierpienia, jeżeli samemu się nie cierpi. Czasami tak łatwo mówimy, jak ktoś opowiada nam o swojej biedzie. Ja go rozumiem, ja cię rozumiem. Ostrożnie z tym słowem. Bardzo ostrożnie z tym słowem, czy ja rozumiem człowieka cierpiącego. Czy ja wiem, przez co przechodzisz. Czy ja wiem, czego ty doświadczasz. Nie mam pojęcia. Bo na tyle znamy daną rzeczywistość, na ile sami w niej się znaleźliśmy. I Maryja przeżyła biedę. Maryja przeżyła cierpienie. Ona przeżyła ryzyko kamienowania, odrzucenia przez swój własny naród. Ona przeżyła wygnanie, ucieczkę z dzieckiem na ręku przed prześladowcą do Egiptu, do obcej ziemi. Ona przeżyła prozę życia. Ona przeżyła lęk o swojego syna. Ona przeżyła wyszydzanie jej syna publicznie i ona wreszcie przeżyła śmierć swojego syna. I w tych rysach na jej twarzy mamy dowód na to, że ona może powiedzieć, ja was rozumiem. Ona może powiedzieć, ja wiem, przez co przechodzicie. I dlatego, zwłaszcza wtedy, kiedy Polacy cierpieli, lgnęli do niej,
bo czuli, że kto jak kto, ale ona zrozumie. I ona rozumie nie tylko cierpienie, ale ona w swoim własnym cierpieniu nie była zdana na samotność, nie była zdana na rozpacz, nie była pogrążona w ciemności. Ona przeżywając swoje własne cierpienie równocześnie doświadczała tej Bożej mądrości, tej Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. I dlatego rozumie te dwie rzeczy. I nasze cierpienie, i nieskończoną Bożą dobroć, nieskończone Boże miłosierdzie. To dlatego jej obraz został wsławiony wielką czcią wiernych, bo ukazuje nam to, co najważniejsze w Bogu. Jego nieskończone miłosierdzie, Jego miłość, która w sposób szczególny kieruje się do tych, którzy trudno znajdują miłość, wsparcie i obecność innych ludzi. Prośmy więc w tę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, abyśmy nie tylko wpatrywali się w jej obraz, byśmy nie tylko wpatrywali się w ten cudowny wizerunek, ale prosiliby również nasze oblicze i nasze życie upodobniło się do jej życia, aby również i w nas można było widzieć tę mądrość Bożą, to szaleństwo umiłowania wszystkiego i wszystkich, to szaleństwo miłości, która zamienia się w miłość do nędzy, w miłosierdzie, w bycie przy tych, którzy są słabi, odrzuceni, samotni, cierpiący. Niech Chrystus, który wybrał Maryję nie tylko na swoją matkę, ale i na naszą matkę, pozwoli nam stać się do Niego podobnym przez naśladowanie Jego matki, naszej matki królowej. Amen.